Serdecznie Państwa witam na 29. części serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Część 29. Ten odcinek dotyczy zagadnienia uświęcony to nie znaczy zbawiony. Zbawiony to jest ten, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa ku zbawieniu. Uświęcony to jest ktoś, kto został przez Pana Jezusa uświęcony Jego krwią i dotyczy to osób nie tylko zbawionych, ale również niezbawionych. Pierwszym punktem w tym zagadnieniu to jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 28 do 29 wersetu. Jest tu podany przykład, że kto łamie prawo Mojżesza, i ponosi wtedy śmierć bez jakiegokolwiek miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. I skoro tak, to tym bardziej, jeżeli ktoś podepcze Syna Bożego, powinien być potraktowany dużo bardziej rygorystycznie. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Słowa znieważył ducha łaski pokazują tutaj na bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Czyli tutaj mamy zdefiniowany grzech przeciwko Duchowi Świętemu, polegający na tym, że się nie przyjęło Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Ten grzech przeciw Duchowi Świętemu jest tutaj zdefiniowany jako bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu i ten grzech o nazwie bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem, który nie będzie wybaczony ani w tym wieku, ani w przyszłym. Odnośnie bluźnienia Duchowi Świętemu mamy już wcześniej powiedziane: Bogu nie bluźni. To jest 2 Mojżeszowa 22-28. I dlatego jest tu odniesienie do sytuacji ze Starego Testamentu, bo mamy w 3 Mojżeszowej, 24 rozdział, 11 werset o pewnym człowieku, synie pewnej kobiety izraelitki, który bluźnił imieniu Pana i przeklinał go. Przyprowadzono go tedy do Mojżesza, matka jego nazywała się Szelamit i wiemy, że tutaj byli świadkowie i na tej podstawie został wykonany wyrok. I tu jest opis śmierci bez miłosierdzia, wyprowadź bluźniercę poza obóz, a wszyscy, którzy to usłyszeli, niech położą ręce swoje na jego głowie i niech ukamienuje go cały zbór. Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć, ukamienuje go cały zbór, zarówno obcy przybysz, jak i krajowiec za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć. Z kolei w Ewangelii Mateusza Pan Jezus w 12 rozdziale mówi tak: dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Bluźnierstwo, albo inaczej znieważenie, czyli ale znieważenie Ducha nie będzie odpuszczone. Podobna myśl jest przez Pana Jezusa jeszcze wielokrotnie powtórzona. Pan Jezus zwraca uwagę, że z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa i bluźnierstwa. I to zanieczyszcza człowieka. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 28 werset mówi, że Pan Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiadali.
Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Bo mówili, ma ducha nieczystego. I podobnie dzisiaj ci, którzy nie przyjmują zbawienia, mówią, że Pan Jezus po prostu złożył bezskuteczną ofiarę na krzyżu Golgoty. Tak jakby mówili, że ma ducha nieczystego, skoro Pan Jezus powiedział, że kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, no to jeżeli nie wierzysz tym Jego słowom, no to zarzucasz Mu, że pochodził nie z prawdy, tylko z ducha fałszu. A więc bluźnisz wtedy Duchowi Świętemu, jeśli nie przyjmujesz zbawienia. Znieważasz ducha, czyli bluźnisz Duchowi. Bluźnisz przeciwko Duchowi Świętemu. Podobna myśl jest w Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 10 werset. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Stąd jest to bardzo poważne, znieważenie ducha łaski, czyli bluźnierstwo przeciwko Duchowi łaski, albo inaczej bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy, kto uważa, że zbawienie jest utracalne, że można stracić zbawienie otrzymane przez Pana Jezusa, właśnie bluźni przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to grzech, który jest po prostu tutaj bardzo grubego kalibru. Jak widzieliśmy, mocno, jasno zdefiniowany. I jeśli chodzi o Hebrajczyków, 10 rozdział, 28 do 29 wersetu, to tutaj kluczem do zrozumienia tego jest to, żeby wiedzieć, że błędem jest mylenie słowa zbawiony i uświęcony. Bo zbawiony i uświęcony to nie jest to samo. Bo nie jest to jedno i to samo sedno tych słów. Cały naród Izraela był uświęcony przez krew przymierza i w ten sposób cały po prostu Izrael był uświęcony, każdy Żyd. Tak samo cały świat został uświęcony przez krew krzyża, bo jest powiedziane, że Pan Jezus Chrystus, przedstawiony w przypowieści jako człowiek, który znalazł skarb, kupił całą rolę, sprzedał wszystko, co miał i sprzedał całą rolę i nabył całą rolę, ale wydobył tylko skarb i odszedł i radował się. To pokazuje, że ofiara krzyża została złożona za cały świat, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że rola zaś to świat. I dalej widzimy jednoznacznie, że gdyby nie krew przelana na krzyżu Golgoty, cały świat skazany byłby na wieczny sąd. Jednak od czasu, gdy Chrystus umarł, Bóg może patrzeć na świat z perspektywy tej doskonałej ofiary. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że obecnie w pewnym sensie kością niezgody między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a Bogiem, nie jest już kwestia grzechu, ale kwestia po prostu tego, czy przyjmiesz, czy nie przyjmiesz Chrystusa. Bo Chrystus pokonał już grzech, pokonał tę przeszkodę. Grzech został w całości złożony na Pana Jezusa w trzech godzinach ciemności. Kością niezgody między człowiekiem a Bogiem jest osoba Syna. Czyli czy uznajesz Jezusa Chrystusa jako odwiecznego Syna Bożego, który umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty? To jest właśnie kluczowa sprawa. Cała sprawa rozchodzi się o to, jak człowiek traktuje Syna Bożego, który umarł, aby go zbawić. Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi i odkupił każdego. Jeśli tylko zaufa Chrystusowi. Możemy to zobaczyć w Ewangelii Jana, 3 rozdział, od 18 wersetu. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność,
bo ich uczynki były złe. Oczywiście mowa tu jest o Panu Jezusie. Tutaj Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. I dalej widzimy. Od 14 wersetu, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. I jeszcze pod koniec tego rozdziału, 35. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jeśli teraz przyjrzymy się temu 10. rozdziałowi listu do Hebrajczyków, to widzimy naszego Hebrajczyka, który przez jakiś czas żył wśród wierzących, a któremu zadajemy pytanie na przykład: czy wyznasz, że Chrystus jest jedyną ofiarą za twoje grzechy, niezależnie od tego, jakie będą konsekwencje tego twojego wyznania? On odpowiada: nie mogę tego uczynić. Wolę wrócić do świątyni, w której też przecież są ofiary, a nie będę musiał cierpieć tak, jak bym cierpiał po wyznaniu, że wierzę w Jezusa. Ale fakty są takie, że taki człowiek nie może tak naprawdę zamienić Chrystusa na ofiary starotestamentowe. Dlatego, że Bóg powiedział, nie ma już ofiary za grzechy. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. To znaczy, nie ma już innej ofiary niż ofiara Pana Jezusa Chrystusa. To się po prostu nie da już cofnąć. To się nie da już tego w inny sposób przedstawić niż tylko przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Bóg ustanowił prawo, że jeśli ktoś zgrzeszy, musi złożyć ofiarę, a wtedy Bóg go przyjmie. Gdy taką ofiarę ktoś miał złożoną w czasach przed śmiercią Pana Jezusa Chrystusa, to jak najbardziej było to dopuszczalne rozwiązanie. I możemy znaleźć tego potwierdzenie w 3 Mojżeszowej, 17 rozdział, 11 werset. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu. Abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze. Gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. 3 Mojżeszowa, 17 rozdział, 11 werset. I w takiej sytuacji ten Hebrajczyk, ten Żyd przynosi Bogu ofiarę. Przecież Bóg sam tego żądał. Ale jeżeli człowiek ten już poznał Pana Jezusa Chrystusa, albo przynajmniej słyszał o Jego ofierze przebłagalnej, to wie on, iż Bóg przyjął Jezusa i wzbudził Go z martwych. Też taki człowiek posiada tą całą wiedzę. Niekoniecznie w perfekcyjny sposób, wystarczy, że mógłby się tego dowiedzieć, gdyby dochował należytej staranności. To jeżeli mógłby o tym wiedzieć, a może, bo dzisiaj nie jest to żadną tajemnicą, to
Taki człowiek, wiedząc, że Bóg przyjął ofiarę Pana Jezusa Chrystusa przez wzbudzenie Go z martwych, to taki człowiek nie ma już żadnej innej ofiary za grzechy niż ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś taki mimo to tchórzy i nie chce jednoznacznie opowiedzieć się za Zbawicielem i prawdą, i na przykład mówi, nie potrzebuję ofiary Pana Jezusa, zadowolę się ofiarami świątynnymi, to taki człowiek, albo taki człowiek, który powie, a ja nie potrzebuję uwierzyć w Jezusa, bo mój kościół, na przykład kościół rzymski, ma sakramenty, one mnie tutaj przyprowadzą do nieba. Co prawda przez może czyściec, ale jakoś damy radę. Więc jeżeli ktoś taki mówi w ten sposób, to po prostu jest to błąd. Co do Żyda, to jeszcze, ponieważ to było ustanowienie Boże w Starym Testamencie, to gdyby taki Żyd żył jeszcze wcześniej, przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa, czyli zanim przyszedł Pan Jezus Chrystus, to takie postępowanie nawet można by było potraktować jako prawidłowe, bo tak było napisane w Testamencie Starym jako reguła postępowania. Ale co do momentu, kiedy już ofiara Pana Jezusa Chrystusa została złożona na krzyżu Golgoty, no to w tym momencie nie ma innej ofiary za grzechy niż ofiara Pana Jezusa Chrystusa. I tamte ofiary wskazywały na Chrystusa. Były cieniami rzeczy przyszłych. Ale teraz Zbawiciel przyszedł we własnej osobie osobiście. I jeśli Pana Jezusa ktoś odrzuci, to nie ma już dla takiego człowieka żadnej ofiary za grzech. Jest to jasne. Ten fragment z Hebrajczyków, 10 rozdział, wcale nie mówi o chrześcijaninie, który odwraca się od Boga, tylko o człowieku, który nigdy nie był chrześcijaninem. O człowieku, który zna prawdę, albo mógłby ją znać, ale nie chce zaufać Chrystusowi. I jest wielu ludzi, zarówno Żydów, jak i innych, którzy odrzucają najdoskonalszą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo poważna sprawa. A co jeśli takiego lekceważenia ofiary Pana Jezusa Chrystusa dopuszcza się ktoś zbawiony? Ktoś, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, natomiast potem sobie zaczyna lekceważąco postępować w stosunku do upamiętniającej tę ofiarę Wieczerzy Pańskiej. Tutaj mamy właśnie problem, też zgłaszany jako niby dowód na temat zbawienia i jego nieutracalności, rzekomo podważający nieutracalność zbawienia. Jest to 1 Koryntian, 11 rozdział, 29 do 32 wersetu. 1 Koryntian, 11 rozdział, 29 do 32 wersetu. Oczywiście zachęcam do tego, aby przeczytać cały rozdział 11 pierwszego listu do Koryntian. Tutaj widzimy, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Czyli widzimy jednoznacznie tutaj słowa z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział od 29 do 32 wersetu. Czyli tutaj widzimy sytuację, gdy tą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa obrazowaną przez cień rzeczy przeszłych, bo z kolei łamanie chleba jest cieniem rzeczy przeszłych, bo ofiara Pana Jezusa Chrystusa została już złożona doskonale na krzyżu Golgoty. Pan Jezus Chrystus został pogrzebany,
po 3 dniach zmartwychwstał i potem został wzięty do nieba, to ta ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest jedyna w swoim rodzaju, jedyna na całą historię. Natomiast chrześcijanie łamią chleb i piją z kielicha właśnie w celu takiego upamiętniania tej doskonałej ofiary. Jest to pamiątka, jest to cień rzeczy przeszłej. Tak jak ofiary były cieniami rzeczy przyszłych, tak doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest upamiętniana później przez cienie rzeczy przeszłych. W Nowym Przymierzu też będzie upamiętniana przez ofiary ze zwierząt, bo w Nowym Przymierzu będą składane ofiary, jak Nowe Przymierze po 7 latach wielkiego ucisku Pan Jezus wróci na ziemię, Jego nogi staną na Górze Oliwnej i Pan Jezus wtedy rozpocznie Nowe Przymierze, zawrze przymierze nowe z Izraelem i Judą i będzie to trwało 1000 lat i w postaci Królestwa 1000-letniego będzie realizowane w trakcie tego 1000-letniego Królestwa na ziemi i wtedy też będą składane ofiary ze zwierząt w świątyni przyszłości, w świątyni odbudowanej albo zbudowanej i w tej świątyni będą wtedy cienie rzeczy przeszłych. Czyli tak jak my, chrześcijanie, mamy łamanie chleba i picie z kielicha, tak w Nowym Przymierzu będą Żydzi mieli składane ofiary ze zwierząt i to będzie upamiętnienie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu. Ale niestety wierzący chrześcijanie z Koryntu nie przestrzegali tego. I dlatego Paweł musiał do nich napisać, albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Dlatego między wami wiele jest słabych i chorych i niemało ich zasnęło, bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz teraz, gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. Więc taka jest zasada, że jeżeli ktoś jest nieposłusznym Synem Bożym jako chrześcijanin, to jest karcony, korygowany. Jest tutaj przez Pana wywierana na niego jakiegoś rodzaju wychowawcza presja. Też jeżeli taki syn jest zatwardziały i nie słucha, to czasami musi zachorować, czasami musi nawet być uśmiercony co do ciała, być zabrane jego ciało do grobu, a on sam do Pana. Czyli jeżeli chrześcijanin grzeszy, to pójdzie do nieba, tyle że szybciej. Tak już wcześniej widzieliśmy w tej zasadzie z 1 Listu do Koryntian, 11 rozdział. Dlatego cały 11 rozdział należy spokojnie sobie przeczytać. I kontekst tych słów jest następujący. 11 rozdziału 1 Listu do Koryntian od 17 do 22 wersetu. A dając to zalecenie nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Jakie zalecenie Paweł tu dał? 16. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Czyli coś, co rozróżnia między zborami bożymi i zborami szatańskimi, synagogami szatańskimi. Ale co to jest takiego? No to werset wcześniej mamy. Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie? Tutaj jest znak zapytania, pytanie, czyż sama natura, ale do czego się to pytanie odnosi, takie ważne. I tutaj jest, osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga. Zatem widać, że kwestią rozstrzygającą, czy mamy do czynienia ze zborem Bożym, czy też synagogą szatańską, nieuznaną,
jest taka sprawa, którą lekceważą ludzie. Lekceważą ją, a tu mówi apostoł Paweł o nakrywaniu głowy w czasie modlitwy przez kobietę. I wcześniejsze wersety pokazują, że bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli zaczyna Paweł z grubego kalibru, tak? Naśladowcą Chrystusa. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. I potem przechodzi dalej, a chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Czyli bardzo poważna sprawa, tak? Bo tu jest porządek przedstawiony w stworzeniu. I dalej, każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją, czyli bluźni przeciwko swojej głowie. Czyli bardzo poważna sprawa związana z tym, o czym czytaliśmy w Hebrajczyków 10 rozdział. Bluźnierstwo, hańbienie lub zelżenie, czyli po prostu obrażenie. I jeżeli ktoś taki obraża głowę swoją, no głową mężczyzny jest Chrystus, czyli obraża Chrystusa. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. I tutaj albo hańbi głowę swoją, odnosi się do jej własnej głowy, albo do mężczyzny, który jest jej głową. I generalnie do Boga, który ustanowił ten porządek, bo Bogu nie podoba się to, gdy kobieta hańbi swojego męża, bluźni przeciwko swojemu mężu, lży swojego męża. To jest po prostu niedobrze, jeśli kobieta to robi. Ale jaka rzecz tutaj jest kluczem? Kluczem jest to, czy kobieta ma nakrytą głowę w czasie prorokowania i w czasie modlitwy, a kluczem w przypadku mężczyzny jest to, czy ma odkrytą głowę w czasie modlitwy i w czasie prorokowania. I tutaj ten właśnie rozdział przechodzi, że po tym się rozróżnia zbory Boże, bo zbory Boże nie mają w zwyczaju podważać tego porządku. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Czyli niech to robi, czyli brudny niech się dalej brudzi, bluźnierca niech dalej bluźni, święty niech się dalej uświęca. I dalej. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy jako zbór schodzicie się, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą być nawet rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Czyli to bluźnierstwo wyrażało się w tym, że gdy kobieta modliła się, czyli gdy mówiła do Boga, niekoniecznie musiała mieć słyszany głos, to ta kobieta miała odkrytą głowę, albo mężczyzna modlił się z nakrytą głową, a z kolei mężczyźni, wiadomo, mogą przemawiać z Boże, to mieli na przykład nakrytą głowę w czasie zgromadzenia, gdy prorokowali, czyli mówili do ludzi ku zbudowaniu, pokrzepieniu i pocieszeniu. Natomiast kobieta prorokować w zborze nie może, może to robić poza zborem, poza miejscami zgromadzeń, kiedy jest na przykład w domu, gdy mówi do ludzi ku zbudowaniu, ku pokrzepieniu, ku napomnieniu
i wtedy powinna mieć nakrytą głowę, czy też jak się modli w domu, powinna mieć nakrytą głowę, czy też gdy się modli poza domem, poza zborem. No bo w zborze nie pozwala się kobiecie mówić, ale ma milczeć, jak i zakon mówi. Więc tutaj w zborze może powiedzieć razem z ludem amen, albo razem z ludem może zaśpiewać pieśń, którą podał brat. Czyli tutaj tak jest przedstawione to w zakonie. Albo tak jak Anna może się modlić, ale także nie słychać jej głosu. Czyli modli się bez odzywania się, tak jak mówi właśnie pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 34 werset, że nie pozwalam kobiecie mówić, że kobieta na zgromadzeniu niech milczy, bo nie pozwala jej się mówić, ale powinna być poddana, jak i prawo mówi. I tutaj widzieliśmy, że Koryntianie niestety lekceważyli tą kwestię właśnie łamania chleba i picia z kielicha w sposób godny. I ten kontekst od 17 wersetu do 22 wersetu 11 rozdziału 1 listu do Koryntian pokazuje, że sprawa dotyczy lekceważącego albo beztroskiego lekceważenia stołu pańskiego, czyli łamania chleba, przyjmowania być może również do tego stołu osób niegodnych, chociaż tutaj głównie w pierwszym liście do Koryntian 11 zasygnalizowana jest sama kwestia niegodnego spożywania, czyli jeżeli ja łamałbym chleb z katolikiem rzymskim, albo ze Świadkiem Jehowy, albo z adwentystą, no to bym lekceważył tą ofiarę, bo odrobina kwasu całe ciasto zakwasza i nie powinniśmy mieć społeczności z demonami, a ci ludzie ewidentnie idą za demonicznymi naukami. Więc jeśli ktokolwiek ma jakikolwiek kontakt z ekumenicznym duchem, to jeśli z nim łamie chleb, to Słowo Boże mówi wyraźnie, że kto się łączy z przetecznicą, jest nim jednym ciałem. A więc jeżeli nawet dana grupa religijna formalnie jest poprawna teologicznie lub poprawna co do praktyki, ale na przykład łamie chleb z kimś, kto taki poprawny nie jest, czyli na przykład wyznaje nauki demoniczne, no to już sama staje się sprzetecznicą, jednym ciałem i wtedy jest nadużywane to prawo i jest wtedy beztroskie lekceważenie stołu pańskiego. Paweł ostro przestrzega przed tym, przypominając, iż z tego powodu niektórzy zostali dotknięci przez Boga chorobą, a nawet umarli, zasnęli. Jednak cały ten sąd przyszedł na Koryntian, dlatego że byli dziećmi Bożymi. Karanie, choroba i śmierć spadło na nich, aby nie zostali oni zgubieni ani potępieni. I jest to jeszcze jeden dowód Bożej wierności dla tych, którzy są Jego, bo to pokazuje jednoznacznie, że jeżeli chrześcijanin trwa w uporze, grzeszy, to będzie w niebie, tyle że szybciej. Tyle że po prostu będzie przez Boga szybciej odwołany w wyniku choroby, czy w wyniku kalectwa, czy w wyniku przedwczesnej śmierci. Jeszcze parę podsumowujących uwag na temat Hebrajczyków, 10 rozdział, 26 werset i następne wersety. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Widać wyraźnie, że tutaj jest krew przymierza, czyli dotyczy to Żyda, bo przymierza dotyczą Żydów. Nowe przymierze i stare przymierze dotyczy tylko i wyłącznie Żydów i Izraela, Judy i Izraela. Nie dotyczy to w żaden sposób ludzi, którzy pochodzą z pogan, ludzi, którzy są częścią Kościoła,
gdyż Kościół jest poza wszelkimi przymierzami, a z kolei poganie są obcy przymierzom. I tutaj widzimy, że ten argument, że na pewno jest tu mowa o człowieku wierzącym, bo o kimś, kto został uświęcony przez krew, jest fałszywy, ten pogląd. Wyrażenie to nie oznacza, że człowiek ten był faktycznie odrodzony w wierze. I cały naród izraelski, jak już wspomnieliśmy dzisiaj, uświęcony został krwią przymierza. Uświęcony oznacza oddzielony dla Boga. Tak jak Izrael przez krew wydzielony został z innych narodów. To podobnie też każdy, kto nazywa Jezusa Chrystusa swym Panem, wydzielony jest spośród niewierzących, bo wiemy, że nikt nie nazwie Jezusa Panem, jak tylko w Duchu Świętym. I pierwszy list do Koryntian 7,14. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Czyli widzimy z tego miejsca jednoznacznie, że mąż niewierzący jest uświęcony, że dzieci niewierzące są święte tylko dlatego, że są dziećmi żony chrześcijanki. I mąż poganin jest tylko dlatego święty, że jest mężem wierzącej kobiety. Paweł mówi o niewierzącym mężu, który przez małżeństwo z nawróconą żoną zostaje uświęcony. Fakt taki jest, że pozostaje on jednak niewierzącym i jeśli na wzór swojej żony nie przyjmie Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jako jedynego, któremu można zaufać w kwestii zbawienia, no to taki człowiek pójdzie do piekła, choć był przez może nawet większość swojego życia święty. Może pobrał się z tą żoną chrześcijanką w wieku 18 lat. Jak miał 19 lat, żona uwierzyła i od tej pory był święty aż do 75 roku życia jako mąż chrześcijanki i poszedł do piekła święty przez całe dorosłe życie, idący do piekła szeroką drogą na zagładę. Albo jego dzieci, które zostały uświęcone przez to, że były dziećmi żony chrześcijanki, mamy chrześcijanki, ale bez uwierzenia osobistego Panu Jezusowi Chrystusowi to na wiele się nie zda. Bóg nie ma wnuków. Albo uwierzysz osobiście Panu Jezusowi Chrystusowi i staniesz się dzieckiem Bożym, albo choć jesteś uświęcony jako dziecko matki chrześcijanki, to pójdziesz na zagładę, gdyż byłeś uświęcony jako dziecko, ale jeśli nie przyjmiesz Pana Jezusa Chrystusa jako twojego osobistego Zbawiciela, to idziesz do piekła. Takie dziecko po prostu musi samo osobiście uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, uwierzyć Panu, a będzie mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Bez krwi Pana Jezusa Chrystusa przelanej na Golgocie, cały świat potępiony byłby na wieki. I to już widzieliśmy w tym obrazie człowieka, który kupił całe pole, aby wydobyć tylko skarb. Skarb to są zbawieni, całe pole to cały świat. Sprzedał wszystko, co miał i kupił owo pole. I to jest obraz na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, która cały świat uświęciła krwią Pana Jezusa. I właśnie przez tą przelaną krew Bóg może ofiarować każdemu grzesznikowi rozwiązanie. Przez krzyż Pana Jezusa skorzystać ze zbawienia. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I Bóg chce, aby właśnie każdy człowiek się nawrócił. I podstawową sprawą jest zachowanie
się człowieka w stosunku do ofiary Jezusa Chrystusa. Taki uświęcony człowiek, jeśli nie nawróci się, idzie do piekła na wieki, gdzie będzie dręczony dniem i nocą na zawsze. Jezus umarł za wszystkich ludzi. Jest On ofiarą przebłagania nie tylko za nasze grzechy, lecz i za cały świat. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, 2:2. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Tutaj wyraźnie widzimy, że Jego krew wystarczy dla każdego. Nie tylko za nasze grzechy, ale i za grzechy całego świata. Krew Pana Jezusa Chrystusa wystarczy dla każdego, kto w Niego wierzy. Dla wszystkich grzeszników na całym świecie. Czytaliśmy o tym m.in. w Jana 3:18-19. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Wracając do naszego przykładu, przyjmijmy jednak, że Żyd, który przeszedł formalnie na chrześcijaństwo i został formalnie uświęcony krwią, odwraca się plecami do krzyża, zwraca się ponownie do służby w świątyni i tam składa ofiary za grzechy ze zwierząt. Czy to może być potraktowane jako coś nieistotnego? Czy może istnieć jeszcze taka ofiara za grzechy z takich zwierząt, które były cieniem rzeczy przyszłych? Albo kiedyś w przyszłości będą cieniem rzeczy przeszłych? Nie istnieje żadna inna ofiara, gdyż wtedy on formalnie odrzucił jedyną prawdziwą ofiarę. Wszystkie ofiary w świątyni nie mogą mu pomóc. Przeciwnie, te ofiary go oskarżają, bo one wskazywały na doskonałą ofiarę Pana Jezusa. Oskarżają go, że w istocie podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza. I to nawet czasami było faktycznie fizycznie wykonywane w postaci tego, że odszczepieńczym chrześcijanom kazano deptać po krzyżu. I tutaj jest też czasami takie zauważenie tej kwestii, że w Hebrajczyków 10 jest wyrażenie o grzeszeniu wolą. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Oto słowo rozmyślnie grzeszymy chodzi. Czyli chodzi o wyrażenie rozmyślnego grzeszenia albo grzeszenia wolą. Starotestamentowe prawo, zakon, rozróżniało pomiędzy popadnięciem w grzech a świadomym przekroczeniem starotestamentowego, mojżeszowego prawa, czyli zakonu. Po pierwsze, za takie nieświadome istniało przebaczenie, a za świadome już nie. I tutaj w tym tekście Hebrajczyków nie chodzi o potknięcie się chrześcijanina, to oglądaliśmy sobie w pierwszym liście Koryntian 11, lecz o świadome odrzucenie krzyża przez kogoś, kto jeszcze nie był nawrócony, jeszcze nie był chrześcijaninem. I kto zrozumiał, że zbawienie jest tylko w Jezusie. Kto tak czyni, taką osobę możemy nazwać, rozumieć, że jest to przeciwnik. Tak jak mówi o tym 27, że to będzie sąd i żar ognia, który będzie trawił przeciwników.
I taki człowiek cofa się ku zatraceniu, o czym czytamy między innymi w 39 wersecie. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Czyli chrześcijanie nie są z tych, którzy się cofają i giną. I taki człowiek nie wytrwał i nie dostąpi tego, co Bóg obiecał. Widzimy to w 36 wersecie. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Kto? Bóg obiecał. I swoim odstępstwem taki człowiek pokazał, że nie był odrodzony. I tutaj musimy mieć świadomość, że Paweł, czy też inny autor listu do Hebrajczyków, jeśli to nie był Paweł, choć ja myślę, że to był Paweł, to jest w 39. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Czyli Paweł tu wyraźnie mówi, że chrześcijanie się nie cofają. Chrześcijanie wierzą w Pana Jezusa i pokładają w Nim całą swoją ufność. Jak widzieliśmy zatem z tego fragmentu, nie ma podstaw, aby przypuszczać, że chrześcijanin może stracić zbawienie. Chrześcijanin jest pewny w Bożej ręce i zbawienie jest nieutracalne, bo zbawienia stracić się nie da. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Takie jest główne poselstwo tych wszystkich fragmentów. Pan Jezus nikogo, kto do Niego przyszedł, nie odrzucił precz. I Ty nie będziesz pierwszy. Zatem uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Była to 29. część serii Bóg zachowa swoich. Zapraszam, jeśli Bóg podaruje, że będzie część 30, to zapraszam na część 30. Zachęcam też do tego, żeby cały cykl obejrzeć od początku do końca. Jeśli jeszcze nie obejrzałeś, a jeśli obejrzałeś, to zachęcam, abyś to zrobił być może po raz drugi, tak żeby te fragmenty ze Słowa Bożego jeszcze bardziej Cię radowały i zachęciły, ponieważ Słowo Boże, głos Pana Jezusa Chrystusa mówi zawsze: nie bój się, malutkie statko. Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Pan Jezus zawsze mówi: pokój wam. Pan Jezus zawsze mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsca, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest właśnie głos Pana Jezusa, on zawsze jest pełen zachęty tego, żeby czekać na Niego i żeby ufać Jemu, a wtedy ma się doskonały pokój, pokój, który przewyższa wszelki rozum, bo w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Przyjdź do Pana Jezusa, jeśli jeszcze tego nie robiłeś, jeśli jeszcze nie uwierzyłeś Bogu i nie zostało Ci to poczytane ku usprawiedliwieniu, to przyjdź do Boga, otwórz swoje serce na Słowo Boże, otwórz swoje uszy na Słowo Boże, otwórz swój umysł na Słowo Boże, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest doskonały pokój. Nie mają pokoju bezbożnicy. Dlatego nie słuchaj głosu bezbożnych, którzy próbują Cię straszyć, próbują Cię lękiem przeszyć. To nie jest głos dobrego pasterza. Pan Jezus nigdy nie używał tego typu argumentów, aby kogokolwiek nastraszyć lub zniechęcić. Pan Jezus zawsze zachęca: uwierz we mnie, a będziesz ze mną na wieki, bo Pan Jezus Cię miłuje. Pan Jezus umarł za Twoje grzechy. Jeśli nie masz jeszcze Nowego Testamentu, zachęcam, abyś się w niego zaopatrzył. Może ja mogę Ci pomóc, więc napisz do mnie na numer telefonu 739-089-088. Możesz wysłać adres, na jaki mam wysłać Nowy Testament dla Ciebie. Z Bogiem.